Cześć, tu Ernest! Wczoraj światło dzienne ujrzała kolejna aktualizacja. Ważyła nieco ponad pół gigabajta na PC-tach i oczywiście Epic Games nie dało nam znać o zmianach w trybie Battle Royale. Dlatego postanowiłem poczekać z filmikiem na temat tej aktualizacji. No i niestety ta aktualizacja jest naprawdę mała. Ale i tak, warto poruszyć temat tych małych zmian, które wprowadziła. Zaczynając od zmian w rozgrywce, to teraz granaty można trzymać w maksymalnie 6 sztukach w jednym miejscu w ekwipunku. Przed wczorajszą aktualizacją mogliśmy homikować aż 10 granatów. Ten, kto oglądał wielką bitwę streamerów w poniedziałek, wie, co to znaczy trzymać 10 granatów. Powaliłem, glutka powaliłem. To, co się działo, kiedy każdy drużynie miał po 10 granatów, to ja nawet nie wiem. Według mnie to zmiana na plus. Poza tym do naszych szafek nareszcie zawitała wyszukiwarka. Możemy teraz wyszukać przedmiot z naszej szafki po nazwie. Bardzo fajne. Zmienił się też ekran końca gry. Przedstawiam teraz nasze statystyki oraz wszystkie zdobyte medale. Tego nie jestem pewien, ale tych śmiesznych animowanych glutków chyba tutaj nie było wcześniej. Chyba. Jeśli chodzi o zmiany na mapie, to na pewno powróciła ta oto wysepka. Nowych skinów czy emotek niestety nie ma. Jest tylko nowy pakiet muzyczny, który kiedyś wejdzie do sklepu. Ale to nie wszystko. Fortnite przygotowało coś na tak zwany Czarny Piątek. Czarny Piątek wypada w tym roku 29 listopada. Dla tych, co nie wiedzą, to w skrócie, w Czarny Piątek wszędzie są ogromne przeceny. Pamiętam, że Fortnite rok temu w okazyjnej cenie można było kupić pewien zestaw za hodolce. Wyciki FireMonkey'ego wskazują na to, że na tegoroczny Czarny Piątek do sklepu Fortnite może zawitać cały zestaw archetypu. Tak, to stary skin, ale tym razem wejdzie w okazyjnej cenie. Możemy się też spodziewać jakiejś promocji na Cyberponiedziałek, który wypada 2 grudnia. W plikach jest mnóstwo wzmianek o jakichś zniżkach, ale nie jest pewne, czy będą one na fałdolce, czy na przedmioty za fałdolce. Ratowanie świata też powinno doczekać jakiejś przeceny, ale to nie jest oficjalna wiadomość od Epic Games. Dalej w temacie skinów to według skintracker.com, Razor, postać z gry Battle Breakers została usunięta z plików gry. To dziwne, ale nie traćcie nadziei. Wczoraj późnym wieczorem Battle Breakers trafiło do sklepów na telefonach i na PC-tach. Sama gra jest darmowa i każdy może już ją pobrać. Jest ona nawet na PC-tach, na Epic Games Launcherze. Co ciekawe, Sheena w plikach Battle Breakers doszukał się grafiki promującej, uwaga, współpracy Fortnite i Battle Breakers. Niestety, w plikach gry jest wzmianka o tym, że za wykonanie kilku wyzwań w tej grze otrzymamy wyjątkowego bohatera do ratowania świata. Bardzo fajnie, że RS ma jakąś promocję, ale to oznacza, że niestety w Battle Royale tego skina raczej nie będzie. Jeśli chodzi o plecak, to nie ma wzmianki o ratowaniu świata, więc jest duża możliwość, że przynajmniej plecak będzie do odblokowania dla trybu Battle Royale. Na razie jeszcze nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej informacji na temat połączenia światów Fortnite i Battle Breakers, ale niedługo powinno to wejść w życie. Musimy się uzbroić w cierpliwość. Ja czekam na tą postać i mam nadzieję, że trafi też do Battle Royale, a nie tylko do ratowania świata. Battle Breakers to gra od Epic Games, więc praktycznie nie ma żadnych ograniczeń w kwestii tego, co mogą przenieść do Fortnite. Na koniec kilka słów na temat wielkiej bitwy streamerów. Chciałbym wam wyjaśnić, o co chodziło z wynikami. Cała zabawa polegała na tym, że było w sumie 20 drużyn, 4 osobowych. W każdej z nich był jakiś VIP, czyli jakiś streamer w stroju kisiela. Mógł to być YouTuber albo Twitcher. Każdy VIP był w drużynie z 3 prosami, którzy byli dobrani losowo. Mi na przykład wylosowało Kuelena, Rejka oraz Jarkosa. Koniecznie wbijcie na ich kanały, które podam wam w opisie. Mógłbym w nieskończoność ich chwalić, więc może powiem w skrócie. Po prostu kosili na polu bitwy. Przed turniejem i na turnieju. Będę z wami szczery. Poprowadzili mnie za rączkę przez cały turniej i udało nam się wygrać aż 2 mecze z w sumie 5. Jeśli chodzi o punktację, to oto jakie były zasady. Nietypowo mogliśmy zdobywać punkty za samo dobijanie, nawet nie swoich eliminacji. Wystarczyło, że ktoś z mojej drużyny kogoś powali. To już jest jeden punkt. Za to, że ja dobiłem, otrzymywaliśmy dodatkowe 3 punkty. Sam pomysł moim zdaniem spoko. Niestety wiele do życzenia zostawia sama organizacja. Jeśli się nie mylę, to każdy był obecny na czas. Problem był w tym, że chyba w każdej grze kogoś wywalało z meczu. Moja drużyna miała na tyle szczęścia, że dołączyła nas do każdej gry. Zonego na przykład niestety wywaliło w 5. ostatniej grze. Mimo tego pozostał na 1. miejscu. A oto nagrody, które otrzymają drużyny. Wygrane są podane w euro. Jeśli interesują was skróty meczów, to polecam filmik na przykład Frippiego. Skleił on najważniejsze momenty meczów. Link w opisie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.